breathe you in like oxygen. Oh, in an otherwise suffocating world, I'm reaching out for arms, I'm drowning. Mam ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o karmienie gołębi. Karmienie gołębi starych. Jak to u mnie wygląda? Zacznę, jak to wyglądało na jesień. Ponieważ upierzenie jest najważniejsze, o czym mówiłem wcześniej. Gołąbki praktycznie, bo we wrześniu i początek października byłem, cały październik byłem w Niemczech. Światłówka była dłużej, więc te gołębie nie powrzucały lotek, bo były przyciemniane. Ale tak jak wiecie i widać na wideo, u mnie gołąbki są świetnie wypierzone, mają wszystkie lotka wymienione. Dlaczego? Moje zdanie jest takie, przy pierzeniu bardzo mocna karma. Karma, która jest aktualnie, podam skład, to jest tak jakby 30% dieta proteinowa z firmy Mrowca. Tą karmę, jak weźmiecie do ręki, ona jest bardzo lekka, ale kaloryczna. Dzięki temu, gdy pomieszamy pozostałe składniki, młode będą rosły jak bomby. Gołębie stare, samice, tak jak ja, praktycznie co trzeci, czwarty dzień sprawdzam wagę samic. To jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ chcę się przyłożyć przy tych samiczkach. Dla mnie jest bardzo ważna waga. Czy te samiczki nie będą traciły wagi? Czy te samiczki nie za mocno się zatłuszczą, siedząc na gnieździe? Na 9 samic 8 ma praktycznie perfekcyjnie są wyważone, pomimo że siedzą, nie ma tego ruchu teraz. Tylko jedna samiczka, to jest rodzina, która nie jest czysto moją rodziną gołębi, ale o świetnym pochodzeniu. Jest mi w tym roku potrzebna jako 2-letnia samica. Jest troszeczkę bardziej cięższa od pozostałych. Pozostałe są moim zdaniem bardzo dobrze wyważone. Tydzień w tydzień jest to monitorowane. Z jakiego względu? Ponieważ przy młodych, jak będą karmione, odkarmiane, jest ważne to, żeby samice za wiele nie traciły. Pamiętajcie, zawsze najpierw jest spalany mięsień, dopiero później rezerwy tłuszczowe są brane pod uwagę. Więc jeżeli one za mocno się te gołębie zatłuszczą, to później najpierw tracą z mięśnia, a ten cały, cała słoninka, jak ja to powiem, dopiero później jest spalana. Więc jeżeli chodzi o karmę, to używam, tak jak teraz wspomniałem, na dany moment 30% karmy. To jest karma, dieta proteinowa. Drugie 30% to jest karma lekkostrawna z dwóch firm. Zarówno od pana Pawła Mrowcy, jak i z Eupola. Są to polskie karmy. Ja w większości na polskich karmach będę starał się opierać. Są tańsze, czy lepsze, czy gorsze. Każdy niech sam oceni. Do tego dokładam 10% do 15% karmy dla krótkodziobów, też firmy Eupol. Jest to bardzo bogata karma, cięższa już troszeczkę, w odróżnieniu od tych dwóch wcześniej wspomnianych, z tym, że tam są same nasiona okrągłe. Bardzo łatwo gołębie pobierają te nasiona i tym samym później łatwo im się też... Chodzi o łatwość pobierania tego pokarmu. Później młode też szybko się uczą jeść na tym ziarnie. Poza tym jest bardzo duża ilość białka i te gołębie po prostu jak pomby rosną. To widać. To jak powiedziałem, już 3 karmy. Do tego dodaję na ten miks karm, czyli na przykład mam 25 kg czy tam 20 kg taką skrzynię. Dodaję kilo do 1,5 kg konopi, dodaję kilogram siemia lnianego, 0,5 kg rzepaku i kilogram czarnego słonecznika. Cały ten miks, tak jak zobaczycie, pokażę na wideo, to jest bardzo bogata karma,
ale moje zdanie jest takie, że gołąb musi być przez cały rok, o niego przez cały rok musimy dbać, żeby on przez cały rok był w stanie na odpowiednim poziomie wyglądać, prezentować się i żeby można było później od niego wymagać. Jeżeli chodzi właśnie o odchowanie młodych gołębi, u mnie będzie wyglądać to w ten sposób, że cały czas monitoruję, jak to jest. Samiczki, które będą już miały na 16 dniu młódki, praktycznie będą rozdzielone. I te po jednym, dwa młódki, które tam będą, to będą miały za zadanie samce wyprowadzić. Dobry samiec rozpłodowy, dwa młódki bez problemu wykarmi. Dlatego na 16 dniu już zabiorę samice od samców i na spokojnie one, jak już będą tylko na wolierach i w swojej szafeczce, będą powoli pierwszy tydzień raz w tygodniu oblot, drugi tydzień już dwa razy w tygodniu, a na trzeci tydzień już się zaczną wywózki. Więc będę etapowo po prostu wdrażał te samice i wydłużał im powoli trening, żeby one falowo zaczęły, żeby ta forma, to wszystko tak przychodziło, żeby po prostu się rozkręcały do sezonu. Ile utrzymają formę? Tego jeszcze nie wiem, ale jestem zdania i mam nadzieję, że w tym roku to potwierdzę, że gołębie, które są dobrze karmione, obficie, które są regularnie prowadzone, czyli chodzi o treningi i tak dalej, one będą w stanie trzymać tą formę dość długo. Przy młodych gołębiach zawsze mi to wychodziło właśnie, że te gołębie zamiast słabnąć, one z lotu na lot coraz mocniejsze były, coraz silniejsze i faktycznie, gdy przychodziły już ekstremalne loty, to one wtedy były przygotowane i one wtedy robiły robotę. W tym roku klasyk samic, mam nadzieję, że będziecie trzymać kciuki. Nie jest ich za wiele, ale nawet jak miałbym wsadzać 3-4 sztuki, będę motywował do końca. Chodzi o to, żeby kilka fajnych konkursów zrobiły, żeby wykonać pracę na tych samicach. To jeżeli chodzi o stare samiczki, dokładnie na początku kwietnia będziemy oblatywać. Tutaj miałem takie pytanie właśnie od jednego z kolegów, dlaczego podaję jogurt naturalny albo Actimel na karmę, w jaki sposób jest to fajnie podawać. Dam wam prosty przykład. Jeżeli chcecie bardzo fajnie regulować pracę jelit, to wystarczy raz w tygodniu w waszym planie lotowym podawać jogurt. Ale w jaki sposób podawać na karmę? Prosta zasada. Wieczorem bierzecie tyle, ile potrzebujecie ziarna karmy. Robicie coś takiego, że otwieracie jogurt naturalny, podajecie na jeden jogurt naturalny, on jest z tego rozmiaru, tam ja wiem, może jest z 100 ml, w zależności ile macie tego gołębia. Jeżeli jest mniej, to przerzucacie sobie do pojemniczka, gdzie jest na przykład 50 ml, bo 50-60 ml maksymalnie będziecie potrzebować na kilogram karmy. Do pojemniczka. Do tego pojemniczka dodajecie jedną łyżeczkę od herbaty probiotyku, jeżeli jest on sproszkowany. Mieszacie to, dajecie 15 minut, następnie wrzucacie to na karmę. Karmę mieszacie. Karma zaczyna po 5-6 minutach zaczyna wciągać, ciągnąć ten jogurt naturalny. I wtedy osuszacie, czy to ziołami, czy quickcorem mocnym, w zależności co macie pod ręką. Ja preferuję właśnie ziółka, nie będę mówił z jakiej firmy, sami widzieliście na wideo, lub quickcore mocny, też jest zestaw ziółek. W ten sposób, jak podacie gołębiom, regulujecie bardzo fajnie pracę żołądka i jelit. To widać od razu po kale, jak to się ściąga i tak dalej. Dlaczego to w tygodniu jest ważne i kiedy to w tygodniu warto by było podać? Warto to by było podać na przykład w tygodniu, myślę, że koło poniedziałku wieczoru,
poniedziałek i wtorek rano. Dlaczego? Ponieważ gołąbki, które przychodzą z lotu, muszą dostać dobrą energetyczną karmę, lekkostrawną, szybko przyswajalną, żeby jak najszybciej stanęły na nogi. W poniedziałek na przykład u mnie gołębie zawsze są zamknięte, nie latają. Wtedy jest czas na kąpiel, wtedy czas jest na właśnie delikatne, zwiększanie, mocniejsze karmienie. Wszystko po to, żeby te gołębie się odbudowały. Dlatego poniedziałek rano, znaczy wieczorem, wtorek rano jest regulowanie pracy jelit, by na koniec sezonu, znaczy na koniec sezonu, na koniec tygodnia te gołąbki łapały szwung, żeby przyswajały te najważniejsze składniki. Jeżeli chodzi o dalsze pytania, to na pewno będę nagrywał filmiki z odpowiedziami. Jeżeli chodzi o system, jaki sobie dałem na prowadzenie gołębi, loty do 400-500 km, do 400 głównie, to tak jak Wam rozpisałem, jest pod jednym wideo, dokładnie program lotowy gołębie stare 2019 opis. Jak wejdziecie, zobaczycie. Tam ktoś pytał mnie, że jest trochę nieścisłości, ponieważ wychodzi, że pod wiatr na przykład jest wypisane, że na przykład daje 10% konopi, a na przykład jest 80% karmy, tak? Kwestia jest tego, że jeżeli jest bardzo mocno pod wiatr, czyli 25 do 30 km na godzinę, bo bywają takie loty, czyli bardziej wymagające przy krótszym dystansie, wtedy procent tej konopi zwiększamy nawet do 20%, ponieważ konopie mają to do siebie, są bardzo szybko przyswajalne, to jest najszybciej przyswajalne białko. W ciągu 8 godzin jest trawione, energia jest niesamowita. Gołębie też bardzo się przyzwyczajają i to, co jest moja rada, to tak jak ja teraz, już przy wychowie młodych, u mnie nie ma, żeby gołębie się biły. Ktoś powie, nie mają charakteru? Nie o to chodzi. Gołąb, który jest odpowiednio selekcjonowany, on musi być z każdym specyfikiem, czyli w tym przypadku, jeżeli wprowadzamy konopię, już od prowadzenia, czyli kiedy wyprowadza młode, on już musi wiedzieć, co to jest za ziarno, które daje mu te turbo tak zwane. I w przypadku, gdy już teraz nauczymy gołębie, co to znaczą konopie, to nie będzie takiego problemu w sezonie lotowym, gdzie będziecie się dosypywać i nagle patrzycie, a robią się kropki. Kurde, co z tymi gołębiami jest? Tylko, że będziecie widzieć, jak ten trening będzie wyglądał. One mają robić wypad z woliery, ustawić się 2-3 kółka, rozłożyć na ławę, cisnąć 200-300 metrów, jak wycieraczki w aucie mają chodzić, nawrotka i z powrotem. Jeżeli tego nie ma, nie ma wyniku. Możecie iść do którego chcecie hodowcy, popatrzeć, zadać pytanie, czy lotuje klasycznym, czy załóżmy pełnym wdowieństwem. Jeżeli lotuje, tak czy też będziecie obserwować gołębie młode, jeżeli to, co powiedziałem, gołębie nie będą robić wypad i nie będą się rozkładać na ławę, nie będą się szarpać, tego wyniku nie będzie. Uwierzcie mi, nie ma takiej opcji, żeby gołąb, który wyleci i flegmatycznie lata wokół komina, żeby on robił pracę. Nie ma takiej opcji. Chcecie, popatrzcie, albo jak macie możliwość, podjedźcie. Wtorek, środa, czwartek. Te dni są najważniejsze. Zobaczcie, jak gołębie u czołowych hodowców ćwiczą. Jak wdowce ćwiczą. Jeżeli mi nie wierzycie, to podjedźcie i obserwujcie. Jeżeli macie taką możliwość. Zobaczycie, jak gołębie będą latały. Prawo, lewo. Przy czołowych hodowcach tak gołębie się zachowują. Ja patrzę na hodowców, którzy osiągają wyniki w okręgu, w regionie i tak te gołębie latają, tak te gołębie ćwiczą. Wystarczy im 40-45 minut na takim tempie,
Te gołębie mają super wydolność. Dlatego, owszem, jakość gołębia jest bardzo ważna, ale też i trening jego. Także nie ma czegoś takiego, że mozolnie. Owszem, przy samicach może być tak, że mają czasami kaprys, że im się nie chce latać, ale to jest kwestia po prostu, jakby to powiedzieć, jak w zegarku szwajcarskim. Ciągłej pracy, pracy i pracy, one muszą zaskoczyć, one muszą iść. Jeżeli dostają odpowiednie rezerwy energetyczne i tak dalej, one muszą zatrybić, one muszą chodzić. Jeżeli o to chodzi, dlatego patrzcie, jak wygląda wasz trening, waszych gołębi. Wtedy będziecie mieli odpowiedź. Wtedy będziecie mogli powiedzieć, ok, może być bardzo dobrze. Albo po prostu będziecie mieli prostą odpowiedź. Ten lot będzie do dupy. I to tyle, co mam do powiedzenia na dzisiaj. Przepraszam, że tak pokrótce i tak bezpośrednio, ale ostatnio mam dużo pracy, ponieważ nowe funkcje też dostałem. Co się wiąże z tym, że muszę kilka rzeczy pilnować. No i nie mam czasu. Dość często, tak jak dzisiaj rozmawiałem z jednym chłopakiem, trochę rzeczy wytłumaczyłem, ale to jak znajdę tylko czas, to staram się wam odzwonić, coś wytłumaczyć, coś powiedzieć, ale nie zawsze mam tego czasu tyle, a ostatnio mi go naprawdę brakuje, także jak będzie teraz możliwość, to będę się starał następne wideo nakręcić i opowiedzieć troszeczkę, odpowiedzieć trochę na pytania od kolegi Piotrka, które tak go bardzo interesują, o takich preparatach jak na przykład lecytyna, jod, napar z pokrzywy, spirulina, H2O Intense, bo właśnie o takie preparaty pyta. Każdy z tych preparatów na danej grupie gołębi sprawdzałem, widziałem, jak te gołębie reagują. Jak na przykład acidol, fungistop, leciform, czyli tutaj się powiela ta lecytyna, jakie elektrolity, jakie probiotyki, białko i tak dalej. Każdy z nas musi się nauczyć jednej rzeczy, że są preparaty energetyczne, preparaty, które